Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzięki Agnieszka za informację, że widać, słychać. Bardzo się cieszę. Koleżanki, koledzy, jeszcze raz z powitaniem. Dzięki za łapki, które są na nagraniach. Dobrze to działa. Działa nie dla mnie, ale dla brokera. Pozycjonowanie jego w Google'ach. No i za miłe komentarze. Jeszcze raz cześć Wam wszystkim i tutaj obowiązkowe formułki, ale co takiego nas w rynku czekamy, formułki formułkami. No, dobrych wieści brak. Dla ryzykownych aktywów niestety ciągle brak dobrych wiadomości i wygląda na to, że w poszukiwaniu dna na giełdach będziemy w dalszym ciągu się w tym kierunku poruszali. Ale zanim przejdziemy do wykresów, szybciutko, co grałem w ubiegłym tygodniu, jedna z krótkich pozycji na cukrze została zamknięta. Dziś otwarta rano krótka pozycja, która wynika ze zmiany biegunów. Ten dołek przed szczytem po rozbiciu stał się oporem, ten opór ładnie działa, to też otwarta krótka pozycja, albo będzie nowy impuls spadkowy. O cukrze sobie więcej powiemy przy wykresie. Albo będzie płacz i zgrzytanie zębów. Dobra, ale to mój płacz. Jedziemy dalej. Cóż takiego? Początek tygodnia. Oczywiście spekulacyjnie grałem. To jest poniedziałek, dałem sobie święty spokój z graniem. Od wtorku, skoro tutaj na H4 uklepali Denka, rozbijając bardzo ważny szczyt, gdzie wcześniej długie pozycje na złocie skończyły się na 22 dolarach zmiany w cenie. Dołożyłem długą pozycję, w której tutaj wiedziałem, że będę się bardzo szybko wycofywał. Ona została bodajże w środę rano skasowana. Skoro Denko zostało uklepane, to jak najbardziej był to dobre miejsce do tego, żeby, skoro sprzedający nie mogą zrobić nic ciekawego, dołożyć długą pozycję. Niemiecka giełda, która po tych ładnych poniedziałkowych wzrostach, tych bardzo silnych wzrostach, we wtorek no, zrobione nowe denko w stosunku do poprzedniego dołka przed szczytem, też uklepywanie przez tych sprzedających no, tego miejsca, gdzie może się zrobić większa korekta. Skończyło się to, jak się miało skończyć, na lekko zabezpieczonym zysku. Wtorek niestety było zbyt wcześnie. Również we wtorek grany Nasdaq w długich pozycjach. Po czym no, wrzesień wiemy, jaki był. Pierwszy, drugi spodziewałem się, że będziemy mieli troszeczkę odjazdu na wyższe poziomy, to też z tej zmiany biegunów otwarta długa pozycja zabezpieczona, ona się zakończyła na tym zabezpieczeniu, tu już nic więcej nie kombinowałem, a przygotowywałem się na granie pod payrollsy. No i to złoto na długiej pozycji w środę, które zostało zabezpieczone i to się skończyło na tym zabezpieczeniu dość szybko na H4, jak się świeczka kolejna zaczęła rosnąć, pod tą świeczką zabezpieczyłem. Tutaj już było zbyt dużo zagęszczenia podaży, żeby ryzykować i próbować ciągnąć dalej. No i niemiecka giełda, którą już od środy zaczynałem grać na krótko. Szczyt przed dołkiem wybity. Jest tu podaż na niższych interwałach, co prawda nie wybito zostało to denko, ale tutaj z wykresu minutowego ta strefa oporowa, ten podwójny szczyt dość ładnie się rysował, to też wygląda to na 15 minutówce, że jest to świeczka, że jest to, że no, Bartego szalał, na wzrostach sprzedaje. Nie, tu już na minutówce był ruch spadkowy, to też zabezpieczana pozycja, bo jeszcze liczyłem, że jakieś odbicie w stronę i test 12800 punktów może być. Na złocie już pozycjonowanie się pod payrollsy, to było w piątek,
przed payrollsami, pozycjonowanie się na krótko. No, wynikało to z prostego układu. Dołek przed szczytem na 4-godzinnym został wybity. Skoro w tych całych wzrostach, pamiętacie, tutaj sobie pykałem o długie pozycje i tutaj na tej świeczce skończyłem z długą pozycją i dałem sobie już święty spokój, chociaż tutaj jeszcze była okazja do grania longów, ale już nie spieszyłem się, pozycjonowałem się pod payrollsy, na piątek się nastawiałem, jest odbicie od tej strefy oporu, przyczółek sprzedający się utworzył, bardzo ładne zejście, znowuż podaż, popyt kończy się na strefie cienia tej zielonej świeczki, dokładamy pozycje i zakończyły się na take proficie. Obydwie w piątek wieczorem zostały zamknięte na funt, który również pozycjonowany był. Odrzuciłem troszeczkę stop loss, dlatego że na samych payrollsach, to jest to miejsce, na samych danych lubią być takie długie dość cienie. To też na tą strefę oporową wyrzucony stop loss powinien być tutaj wyrzucony, w to miejsce. I on by wytrzymał. No ale bardzo ładnie zrobili. Pojechali w piątek na wieczór, na zamknięcie sesji, zamknięta pozycja. Zeszli poniżej 1.11. Bardzo fajny wynik. USDPLN również wcześniej, dwa dni wcześniej już pozycjonowanie się na osłabienie złotego. Skoro mają być dobre payrollsy, czyli dolar w górę, giełdy w dół, też złoty ciągle pod presją. Zamknięta została pozycja spalucha gdzieś na tych poziomach 5.01 chyba bodajże, gdzieś w tych granicach. Też tej ładnie pipsiorków wzięte. No i dzisiaj, przy czym sobie rano tak kombinowałem, znaczy nie mogłem po południu sobie grać krótkich pozycji na indeksach, bo byłem dość mocno zajęty, za to rano na informacje, dlaczego na tym rynku spadającym gram długie pozycje. To było po niczym, jak Reuters podał, że Bank Anglii wysupłał dodatkowe prawie 5 miliardów funtów na ratowanie systemu finansowego. Co tam się podziało? No, te pierwsze spadki, które mieliśmy, one były związane z tym, że nowa pani premier wymyśliła sobie, że idąc śladami państw opiekuńczych obniżyły podatki, głównie dla tych najbogatszych, to dobre państwo opiekuńcze. Rynki zareagowały bardzo ostro, dlatego że fundusze emerytalne znalazły się pod presją i tutaj groziło, co gdzie fund spadł do najniższego poziomu w historii, do 1,03, groziło to załamaniem systemu finansowego. Chodzi o fundusze emerytalne, które musiałyby dopłacić depozyty, których nie miały. No i później ten ratowanie na rynku obligacji, interwencja Banku Anglii pozwoliła podejść w stronę 1,14 z groszami. Teraz się cofamy, bo znowuż ta groźba dość mocno wisi. To też tylko pod to granie długich pozycji. Jeszcze jeden raz długa pozycja. Ona wynikała z testu wsparcia z wykresu godzinnego i bardzo szybko tutaj, nawet z Agnieszką miałem przyjemność rozmawiać, bardzo szybko zabezpieczałem swoją pozycję, bo strefa oporowa i trend robi swoje. Dlatego mówię o sobie spekulant, a nie inwestor. No, staram się wykorzystać każdą nadarzającą się okazję. No i dzisiaj rano też otwarta pozycja na złocie. Swing w górę, nowy dołek, podejście. Formacja Tasuki potwierdzona, otwarcie krótkiej pozycji. Nawet próbowali coś tu rano nie straszyć, ale z nowym dołkiem wybitym już byłem na tej świeczce spokojny, że to powinno wytrzymać. Też wytrzymało i zamknięte na dość fajnym zysku. Tyle, co miałem w tym tygodniu do powiedzenia. I zaczynamy od kalendarium, jak zwykle. Cóż takiego w kalendarzu w tym tygodniu? Bardzo niewiele. Bardzo niewiele, ale bardzo istotne informacje. Od jutra dla funta, mimo że Bank Anglii próbuje interweniować, jutro zobaczymy dane z
z brytyjskiego rynku pracy i to właściwie jedyne ważne wydarzenie. Środa, znowuż dla funta istotne, PKB za trzeci kwartał miesięcznym i odczycie miesiąc do miesiąca i rok do roku oraz kwartalny wzrost PKB, no i ta gospodarka brytyjska wyraźnie nam się kurczy. Do tego dane o produkcji i przetwórstwie przemysłowym, tej też to zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Produkcja przemysłowa z Eurolandu niewiele pewnie wpłynie na dane, ale rynki będą już wyczekiwać tutaj okolic godziny 14, 13, jak radzi sobie amerykański biznes. PepsiCo w Stanach w ogóle rusza sezon wyników. W środę 12 PepsiCo jako pierwsze będzie podawało wyniki za trzeci kwartał. Zobaczymy, jak ten gigant napojów i przekąsek sobie będzie radził, ale będziemy mieli dane o produkcji, o inflacji producenckiej. Nie będą one jeszcze tak istotne, ale czwartek, gdzie będziemy mieli całą serię odczytów inflacyjnych, rynki skupią się na inflacji ze Stanów Zjednoczonych i oczekuje się, że wreszcie ta inflacja zacznie spowalniać, chociaż ostatnio też miała spowalniać, a ona niestety odczyt wyszedł, oczekiwano 0,81, odczyt był 8,3, nieco powyżej. Fakt, ta inflacja dość ładnie spowalnia rok do roku, ale to, na co zwraca Fed, to inflacja bazowa, czyli bez tych cen najbardziej zmiennych energii, bez cen energii, bez najbardziej zmiennych cen, no, cen energii, cen żywności. I ona bardzo płaska. Bardzo płaska. We wrześniu ona wyskoczyła dość mocno, stąd taka silna reakcja rynków. I właśnie na tą inflację bazową będą inwestorzy dość uczuleni. Ważne dla funta, ważne dla indeksów. No i w piątek ciąg dalszy danych inflacyjnych. Ostateczne odczyty o inflacji z Polski, między innymi bilans handlu zagranicznego Chin, ale w piątek Amerykanie skupią się na bankach. 4 z 6 największych amerykańskich banków, czyli Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan i Morgan Stanley, będą pokazywać swoje wyniki finansowe i oczekuje się, że z zyskami będą problemy. Będą problemy z zyskami z tej prostej przyczyny, że te banki największe profity czerpią właśnie z bankowości inwestycyjnej, no a przejęć nowych IPO jak na lekarstwo za cały rok mniej niż w lipcu ubiegłego roku. Także zyski tych banków będą dość kiepskie i wszystkie te 4 banki plus jeszcze 2 fajne firmy będą pokazywać swoje wyniki, między innymi United Health. Zobaczymy, jak służba, jak firmy świadczące usługi zdrowotne będą sobie radzić. Także niewiele tego w przyszłym tygodniu danych, ale bardzo, bardzo ciekawe. A potem przechodzimy do wykresu, bo dzieje się tu dość sporo. Dziś niewielka zmienność. Niewielka zmienność na rynkach. DAX, który do południa próbował odbijać, ale tylko sprawdził czwartkowy dołek. Na razie jesteśmy poniżej zamknięcia. Już wykres dzienny rzucimy, bo od tego zaczniemy opowiadać. Dzisiaj DAX, który próbował sobie odbijać, straszy już powoli długi cień z góry. Jesteśmy na poziomach zamknięcia z piątku. Po otwarciu luką
i dotarciu i testu szczytu rozbitego jedną świeczką. Podnosimy się i tutaj te wzrosty zatrzymaliśmy się na bardzo ważnym poziomie. To jest taki krótki poziom, na tą szarą strefę na razie nie patrzymy. Patrzymy na ten prostokąt pomarańczowy czy różowy. Marzec tego roku, wsparcie broniony w wakacje, w lipcu, rozbity, testowany. Próba gry przez dwa dni, to co po tym fatalnym wrześniu, dwa pierwsze dni października odbijamy, zatrzymujemy się na 12600, to jest poziom 12400 punktów, to jest ta różowa strefa i ona w tej chwili stała się bardzo fajną strefą oporową. Patrzymy, jak to wsparcie na tych pięciu świeczkach próbowało wytrzymać, zostało rozbite. No i teraz rano próbowali się podnosić. O godzinie 9 rano ostatni szczyt przed dołkiem powstrzymał spadki, no ale tu już na poziomie 12400 punktów. Jest to bardzo ważne miejsce, bo jego wybicie z powrotem otwiera drogę 12450 i 12600. No i tutaj do danych, do czwartkowych danych o inflacji i do wyników spółek możemy zobaczyć takie jakieś podejście po 12500. Natomiast nie wygląda to dobrze, jeżeli chodzi o poziomy z wyższych interwałów. Na niskich interwałach fajnie się tutaj spekuluje. Jesteśmy właśnie w trendzie, układamy się w trendzie bocznym. Możemy w tym trendzie bocznym pozostać do czwartku, do danych o inflacji zarówno z Europy, jak i ze Stanów Zjednoczonych. To dołeczki jako opór, wsparcie i w tym zakresie dość sporym, bo to jest zakres prawie 300 punktów, szansa, że będziemy się tutaj poruszać. Pozostałe giełdy europejskie radzą sobie niespecjalnie mocno. Giełda francuska, gdzie w tym całym ruchu wzrostowym to można by było wyrzucić, ale zakończyło się to na teście szczytu. Po payrollsach podchodzimy, no i te wsparcia, które próbowały się jeszcze bronić przed payrollsami, niestety po rozbiciu, tu już jest opór 5900 punktów, no i popytu jak na razie na lekarstwo. W Stanach dużo, dużo gorzej. Na wykresie 4-godzinnym ten początkowy wystrzał, który mieliśmy na Dow Jonesie z pierwszych minut handlu w dniu dzisiejszym, od momentu otwarcia sesji amerykańskiej 15:30, no i co to się podziało? Podziało się wielki nic. Ten cały apetyt, który na futuresach podciągał górę, tu nawet nie dotarł do 29,550. Natomiast jeżeli chodzi o wzrosty, to wszystko uklepane w wsparciu na 29,130 punktów. Także poruszamy się w tym, co w końcówce zafundowano nam, strzał na payrollsach, nowe dołki i jesteśmy po otwarciu luką, próba wyjść w górę, niestety nic tu się ciekawego nie dzieje, dlatego tutaj o godzinie 15:30, jak się otwarła sesja amerykańska, były bardzo ładne układy na niskie interwały do tego, żeby grać shorty, ale patrząc z perspektywy, niskie interwały na ten moment i próbować gry od bandy do bandy. W tej chwili to, co się dzieje, czyli całe podejście w górę kończy się na teście dołka rozbitego jedną świeczką, no i tej z podażą, z popytem bardzo kiepsko. To samo na S&P 500, który dzisiaj zaliczył nowy dołek w stosunku do poprzedniego. Tutaj przekaz jest jasny, jeżeli chodzi o 500, 200
240 spółek według ostatnich notowań, 240 spółek z indeksu pokaże zyski gorsze od oczekiwań, a dla całego indeksu spadek zysku spółek to jest 5,5% z tendencją powiększania spadku. To ostatnie badania FactSet, który prognozuje i raportuje to w amerykańskiej prasie biznesowej. Z reguły te ich prognozy dość mocno się sprawdzają. No i Nasdaq technologiczny, który jest pod poważną presją na wykresie 15-minutowym, jeszcze próbowali coś robić po dzisiejszym otwarciu nocy luką spadkową. Wyjście górą, no niestety znowuż 15.30 jedziemy na dół. Było jeszcze takie próba ratowania się z podwójnego tej dęka. Nowy dołek, szczyt i jedziemy. Na wykresie dziennym jest to kolejne miejsce do tego, żebyśmy zobaczyli niższe poziomy. Ta świeczka z 3 października z minimum na 10 838 punktów. Jeszcze 50 punktów i jesteśmy najniżej od szczytów z listopada ubiegłego roku. Technologiczny Nasdaq ciągle w bardzo silnym rynku BES-y. Patrząc na wykresie tygodniowym, te wsparcia z października z 2020 roku mogą spowodować to, że szybciutko zostaną rozbite i kolejne dołki to poziomy 10670, 10300, no i poziomy z pandemii. Tutaj spółki technologiczne, spółki chipów, bardzo silna sprzedaż, bardzo silny spadek sprzedaży półprzewodników, odnotowany zresztą w świecie, ze sprzedaży smartfonów. Apple właśnie raportował, że spadł modelu 14, sprzedaż spadła i wycofał zamówienia na tą ilość, którą wprowadzał. No i 9700 punktów. Kto wie, czy nie zobaczymy poziomów właśnie z pandemii. Tutaj trend spadkowy bardzo dynamiczny, również po dynamicznych korektach. No i zobaczymy, co pokaże nam sezon wyników. Bardzo ciekawie dzieje się na japońskiej giełdzie, która na wykresie dziennym odbijała 1-2 października, to jak wszystkie giełdy po tym fatalnym wrześniu, dotarła do tego OLO, które raz było wsparciem, raz oporem, 2750 punktów, 27500 punktów. No i przyszły już pozycjonowanie się pod payrollsy, przyszły payrollsy. Dzisiaj Japończycy mają święto, to też tylko i wyłącznie futuresy notowane. No i jesteśmy w bardzo istotnym poziomie. Opór rozbity w jedną stronę, rozbity w drugą, testowany od spodu. Jeżeli te dwa dołeczki pękną na 26500 punktów, tutaj w dłuższej perspektywie, dwóch, trzech dni do danych o inflacji, możemy zobaczyć z powrotem test tego wsparcia na 25550. I tutaj na indeksach dzieje się bardzo źle. Bitcoin, który ma poważne problemy z wyjściem powyżej 20 tysięcy dolarów, 20 500 dokładnie jest tą strefą oporową, która trzyma od połowy września i takie krótkoterminowe wsparcie na wykresie dziennym 18 800 dolarów również ładnie trzyma, poniżej 18 200. Ryzykowne aktywa w ogóle radzą sobie w tym momencie bardzo kiepsko, to też i w poszukiwaniu dna musimy kupnąć ...2017 rok. No jeżeli te poziomy zostaną rozbite kolejnymi targetami, to będą poziomy około 16 tysięcy dolarów. No i kontrakty na polską giełdę
Ten tydzień rozpoczyna się niespecjalnie ciekawie. Cały ubiegły tydzień dość kiepski. No i cóż, wygląda na to, że jeżeli dane o inflacji będą takie, a nie inne, to zobaczymy kolejne 52-tygodniowe minimum na kontraktach na WIG20. 1500, niestety nawet nie udało się przetestować tego 1500 punktów, które było, dawało jakieś nadzieje na odbicie w stronę 1600. Niestety te 1400 na futuresach również zostało pokonane. To patrząc kolejne 100 punktów w dół, 1300, no nie ma tutaj chyba specjalnie dobrych wiadomości, tym bardziej, że jeżeli coś się złego dzieje, to rynki wschodzące jako pierwsze dostają dość mocno w kość. No i to złoto, które na razie stabilizuje się od 2 godzin, tak gdzie rano pozwoliłem sobie, to co pokazywałem, grać krótkie pozycje, to złoto zeszło 1667. No i na wykresie dziennym to jest to, co dzisiaj złoto zrobiło. No niestety musiałem zamknąć pozycję, bo nie było mnie w domu przy komputerach. 1650. 1650 to jest to miejsce, do którego należałoby się spodziewać, że przy silnym dolarze kruszec będzie w odwrocie. 1690 i 1680, te poziomy zostały niejako z marszu wyłamane tej świeczki H4. No szkoda, że pozamykałem te pozycje, bo tutaj wystarczyło tylko po świeczkach H4 prowadzić ciągle te dwie pozycje, które tutaj były otwierane w tym obszarze, jak pokazywałem na początku, przed payrollsami. Jesteśmy przy pierwszym wsparciu, które jeżeli nie powstrzyma przeceny kruszcu 1660, tutaj 1650 i niższe poziomy. To ten dwutygodniowy odjazd na złocie, który zatrzymał się na 1730, wystarczył jeden dzień, aby praktycznie cały zysk z ubiegłego tygodnia został oddany. Złoto ciągle pod silną presją i tutaj należałoby oczekiwać dalszych spadków. Do jakich poziomów? No, skoro te wsparcia i te dołki już zostały powybijane, no to kolejne dołki i 1614 to są mniej więcej okolice tego szczytu rozbitego jedną świeczką, a kolejne poziomy to są minima z marca 2020 roku, to jest $1565. To są tylko i wyłącznie na razie korekty. Silny dolar robi swoje, wysokie stopy procentowe w Stanach, a Fed po payrollsach, to już jest niemalże pewne, że po payrollsach, że na listopadowym posiedzeniu Fed podniesie stopy procentowe o kolejne 75 punktów bazowych. Także złoto, które nie przynosi odsetek, a w dodatku trzeba jeszcze płacić za przechowywanie złota. Mówię tu o dużych graczach, którzy kupują na giełdzie w Londynie, tam odbywa się 90% światowego handlu złotem. No to należałoby się spodziewać, że ten trend wzrostowy już dawno odszedł w zapomnienie i będziemy po każdą korektę raczej wykorzystywać do tego, że krótkie pozycje. Na rynku srebra tutaj zamieszania jest bardzo dużo. Dzisiaj srebro traci, ale ciągle w okolicach 19.30. To są poziomy widziane w lipcu. 18.20 jako wsparcie, $20.50 jako opór. No i te 19.30 wokół tego poziomu sreberko nam się porusza tam i z powrotem. No, patrząc na to, co dzieje się, co może dziać się z gospodarką, a coraz więcej ekonomistów wątpi w to, czy Fedowi uda się zapewnić miękkie lądowanie amerykańskiej gospodarce, czy nie będziemy mieli uderzenia z przytupem,
też surowce przemysłowe będą ciągle pod presją. I patrzymy na rynek ropy, który zyskiwał na tym, co działo się z OPEC-iem. Wyszliśmy powyżej 90,5 dolara. W tej chwili kolejny cel, jeżeli ceny ropy mają rosnąć, to jest 96 dolarów, ale na razie takie ładne zatrzymanie widać i wydaje mi się, i powoli się przymierzam, a alarm już jest ustawiony, że to wsparcie, gdzie mam jeszcze dzisiaj wyższy szczyt od poprzedniego, tutaj to wsparcie na poziomie 91,60, jeżeli ono zostanie pokonane, można się spodziewać głębszej korekty z warunkiem, że 90,50, mamy 91,80 mniej więcej, 90,5 dolara zostanie pokonane i z powrotem powrócimy w stronę 86 dolarów za beczkę ropy. Na wykresie 4-godzinnym te poziomy, początek i koniec tego ostatniego swingu przed szczytem, czyli ta strefa na razie powstrzymuje wzrosty z górnym ograniczeniem na poziomie 95 dolarów. To też na H4 te dołki bardzo ładnie się bronią. Alarm, jeżeli się włączy mi, oby nie o północy mi telefon zadzwonił, będę w objęciach Morfeusza, no to jeżeli te poziomy pękną, to jest szansa na to, że znowuż zobaczymy jakiś sympatyczny zjazd na ropie. Podobnie zachowuje się ropa Brent, która dociera do takiego poziomu dość istotnego, gdzie przez cały sierpień i początek września i do połowy września byśmy utrzymywali się tutaj w strefie zmienności, raz wsparcie, raz opór i wchodzimy w tą strefę z powrotem. Czy zobaczymy wyższe wyjście powyżej 100 dolarów? No te 100 dolarów to taki magiczny, psychologiczny poziom. Maksimum tej świeczki z H4 99,61 jest tu. No kupujący nie mogą zrobić na razie nowego szczytu. I tutaj na niskich interwałach, na wykresie godzinnym, to ustabilizowanie jest dość ładnie widoczne, gdzie na razie nie wychodzimy wyżej, no to mamy niższe dołki w stosunku do poprzedniego. Za wcześnie jeszcze, żeby decydować, w którą stronę będziemy się pchać, czy w górę, czy dół. W każdym razie ten psychologiczny poziom 100 dolarów jest dość istotny. No i benzyna po odrabianiu strat, po dotarciu do istotnego oporu. Jest to olo, które wynika z marca tego roku, było jako wsparcie, później rozbite. Na tym oporze 2,84 zatrzymujemy się. No i kolejne miejsca. Już tutaj na H4 sobie wymalujemy. Istotne jest minimum tej świecy. To jest 2,7390. I ten poziom jest broniony. Jeżeli on pęknie, z dużą szansą, jeżeli ostatni szczyt przed dołkiem przy oporze 2,84 zostanie wybity, to się może nawet dzisiaj stać. Zobaczymy kolejne zjazdy w stronę 2,64, 2,68. Wzrosty dopiero, jeżeli poradzimy sobie z poziomem 2,85, 2,90, wtedy, jak popatrzymy sobie na wykres dzienny, dzisiaj formacja Tasuki, jeszcze dzień się nie zakończył, o tym musimy pamiętać, formacja świecowa Tasuki, nam się maluje kontynuacja w przyszłym następnego dnia, duża szansa na to, że ten kilkudniowy wzrost na benzynie zakończył się. Miedź, najgorszy w tej chwili chyba rynek do rozgrywania. Szczyty z 13 września na poziomie 360 dolarów trzymają. Dołki z lipcowe i strefa, bardzo ważna strefa na 315 dolarach trzyma. A ta niebieska linia co oznacza? Oznacza tylko tyle, że jesteśmy w środku boczniaka pomiędzy tutaj 384 po tym ostatnim teście
i tym silnym łupnięciu wokół tego poziomu cały czas cena miedzi oscyluje. To są ceny, cena od początku lipca i na zmianę parę świeczek wzrostowych, parę świeczek spadkowych. Bardzo nierychliwy rynek kiepski technicznie, to też tutaj raczej patrzeć na to trzeba będzie, co będzie się, jakie dane będą napływały z gospodarki chińskiej. Na rynku surowców rolnych, już sobie popatrzymy na rolne i za chwileczkę na waluty przejdziemy. Na rynku surowców rolnych tutaj mamy, to dzisiaj otwarta pozycja stop loss jeszcze trzyma. Cóż to takiego ciekawego się dzieje? No to co mamy, ten kanał spadkowy, który dość ładnie się zachowuje. No i na oporze jest szansa na to, że znowuż silny dolar sprawi niespodziankę miłośnikom cukierków i cukierki będą tańsze w sklepach. Na niższych interwałach na H4 jest na razie zamieszanie. Poranna świeczka, znaczy południowa świeczka H4 zrobiła nowe maksimum, zarówno jak i nowe minimum. Na wykresie godzinnym ostatni dołek przed szczytem musi być wyłamany, żebyśmy schodzili na niższe poziomy. I ten dołek na razie próbuje się bronić. Dopóki on nie pęknie, tutaj mój stop loss jest bardzo poważnie zagrożony. Jeżeli chodzi o rynek walutowy, funt po tych dzisiejszych ruchach i próbach grania dwóch długich pozycji, funt na razie stabilizuje się w okolicach 1,10. Bardzo spokojny dzisiaj dzień dla funta, ale na wykresie godzinnym technicznie on wynika z tego, że bronione jest wsparcie z 30 września. To wsparcie, jeżeli pęknie, tutaj kolejne spadki, to jest figura niżej 1,09. Ten poziom dość mocno zagrożony. No to jeżeli jutrzejsze dane o PKB z Wielkiej Brytanii pokażą, że ta gospodarka faktycznie dość mocno zwalnia, a Bank Anglii nie tak dawno, bo miesiąc temu zapowiadał, że czwarty kwartał i cztery kolejne kwartały przyszłego roku to recesja w Wielkiej Brytanii, plus nowe pomysły rządu o cięciu podatków, problemy z budżetem, no mogą sprawić to, że ten odjazd z 1,03 zakończył się i te głębsze spadki w stronę 1,07. Na razie popytu jak na lekarstwo. Dolar bardzo mocny. Na euro, dolarze, gdzie jeszcze o 15 była próba takiego wyjścia w górę, która zakończyła się niczym innym, tylko od razu uderzeniem podaży. Jesteśmy, te niskie interwały, na razie je zostawię. To jest wykres godzinny. Tutaj 0,9680 próbuje się bronić. Ta obrona jest dość mizerna, z czego ona wynika? No oczywiście z tego dołka. To jest koniec pierwszej korekty w tym ruchu wzrostowym. Ten dołeczek na 0,9680 na razie ładnie działa, tylko że no problem z odbiciem. Problem jest z odbiciem. To też na wyższych interwałach, na wykresie 4-godzinnym, co się stało? No to się stało, że to poranne odbicie to tylko PS2, od razu podaż. No i ta podaż, jeżeli będzie dalej miała miejsce, to w stronę dołka z 29 września, z godzin porannych, poziom 0,9636. Gdzie my jesteśmy? A jesteśmy po
po tym odbiciu i dojściu do parytetu od środy z ubiegłego tygodnia jedziemy na coraz niższe poziomy i kto wie, czy nie zobaczymy jeszcze większego dęka niż sprzed 20 lat. To są poziomy, gdzie 0,96 już było testowane, to jest wrzesień 2002 roku oraz szczyty z 2000 roku. Jeżeli ten poziom zostanie pokonany, to cofamy się w stronę 0,9250. Są to poziomy z sierpnia 2001 roku. Także siła dolara bardzo mocna, też na tych niższych interwałach, popatrzmy na 15-minutówkę, i te reakcje bardzo silne i bardzo dynamiczne, i każda próba wyjścia górą od razu powoduje wyprzedaż wspólnej waluty. Dolar bardzo mocny, skoro surowce tanieją, to waluty surowcowe znalazły się pod presją. Dzisiaj kolejna bariera 0,8370 pękła, 0,62 bardzo blisko, 0,6225. Są to poziomy, gdzie startowaliśmy po tym zjeździe pandemicznym, luty, marzec 2020 roku, pandemia, wyjście w górę, no i jeżeli tutaj ten poziom padnie, kolejne poziomy 0,6190 i 0,5980. Także waluty surowcowe radzą sobie w tym momencie dość kiepsko. Dolar australijski mógłby być silniejszy, gdyby właśnie nie waluta surowcowa, bo w Australii no, podnoszone stopy procentowe ze wskazaniem na bardzo silny rynek pracy. Dzisiaj ponad 1% spadek wartości dolara australijskiego. To samo dotyczy dolara nowozelandzkiego, gdzie podejścia takie wysokie, to mamy już dołki pandemiczne na celowniku, a później tu jest, gdzie pandemia się technicznie broniła, a później 0,49, także 0,55, no i dołki te z pandemii 0,54, bardzo blisko, dynamika dość mocna, stąd też ten dolar amerykański bardzo, bardzo mocny, a co za tym idzie, szkodzi globalnej gospodarce. To, o czym mówiła wiceszefowa Fedu, że Fed ma świadomość o tym, że silny dolar szkodzi globalnej gospodarce, ale dalej priorytetem dla Fedu jest walka z inflacją. A czy się świat wykolei, to już jest rzeczą wtórną. No i patrząc na to od strony naszej waluty, na funcie 5,50 wokół tego olo krążymy cały czas, na wykresie dziennym 5,58 trudnym do przebicia, natomiast wsparcie 5,48 dość istotne i dość ważne. Na dolarze dotarliśmy po takim piątkowej realizacji zysków. Tutaj otwierana pozycja 4,85. Pokazywałem rano. No i czy zobaczymy znowu historyczny szczyt na dolarze? No to jest może nie kwestia, czy zobaczymy, tylko kiedy zobaczymy. Czy to będzie już w momencie publikacji danych o inflacji w czwartek? Nie chcę tutaj wyrażać się po
zaraz, no, czy może w przyszłości być rzucana agenda odnośnie webinarium? No, zrzucę ten pomysł organizatorom, żeby tak było. Jeżeli chodzi o Złotego, to jest to nie kwestia kiedy, a ile. I nie chcę, żeby ta wypowiedź brana była politycznie, bo każdy ma swoje sympatie. Kto mnie zna, to wie, jakie ja mam sympatie. No cóż, no, niepoważny bank centralny, niepoważny prezes Glapiński, który z konferencji prasowej odstawia kabaret, działania, rośnie inflacja, stopy procentowe niepodnoszone, czyli reakcja rynku musiała być szybka i natychmiastowa i od razu była 4,81. Dziwne, że technika pokazywała, jaka będzie konferencja. Poza tym niespójne działania Narodowego Banku Polskiego i rządu. NBP podnosi stopy procentowe, chcąc ściągnąć nadmiar gotówki z rynku, za to rząd co chwilę wymyśla nową tarczę antyinflacyjną. To węgiel, to energia, to prąd, to gaz, to nawet się uśmiałem już do rozpuku, jak poseł Biedroń rzucił, że dobrze, to zróbmy dopłaty do AGD. Jak dojdziemy do władzy, to dopłaty do AGD zrobimy. Dobrze, to zróbcie do AGD, ja zadzwonię, co będę chciał sobie kupić i do tego mi zrobicie. Zrobicie mi dopłatę, zastanowię się, co będę kupował. No i jest takie pytanie, jakie prognozuje fundamenty? No fundamenty są takie, a nie inne. Po pierwsze, rynki schodzące jako pierwsze dostają w kość. Dwa, ciągłe kłótnie z Unią Europejską, pieniędzy, które by się nam bardzo przydały na walkę z inflacją i być może na tworzenie, jeżeli ma nastąpić cofnięcie, a to już widać po prognozach Międzynarodowego Funduszu Walutowego, cofnięcie światowej gospodarki. Pierwsze po łbie dostaną rynki schodzące, bo też złoty ciągle pod presją. No i dokąd dojdzie złoty? No nie wiem, czy będzie sklep wszystko po 6 zł, ale no te szczyty, które mieliśmy na 5,06 są bardzo mocno zagrożone. I czy będzie wyżej? No nie wiem, gdzie jest wyżej, bo nie ma odniesienia. Jest to najtańsza złotówka w historii do dolara amerykańskiego. Jeżeli popatrzymy na franka, który cofa się w tej chwili do tego bardzo ważnego poziomu wsparcia, pierwszego poziomu wsparcia 4,99 i kolejnego 4,90, mieliśmy 5,13 w szczytach. No i frank jako bezpieczne aktywo przy spadających giełdach ciągle z presją, tu też historyczny szczyt, gdzie będziemy się pchali. I euro, które jest bardzo słabiutkie do dolara, no to dzisiaj cofamy się nieznacznie poniżej 4,85. Są to te poziomy. W marcu tego roku mieliśmy piątkę już na eurze, na parze złotego z euro. Wzrosty na razie powstrzymane są. Na poziomie 4,90. Ale 4,97 jest tak mocnym wsparciem, że tutaj każda korekta na euro-dolarze, a to bije między innymi mocne euro do złotówki, bije między innymi naszą giełdę, no 4,79 to bardzo kluczowe wsparcie. Może zobaczyć to, że marcowe szczyty z tego roku również do pobicia i piątka padnie. Także nie wygląda to wszystko ciekawie. Jeżeli popatrzymy sobie, jak my jesteśmy odbierani jako choćby nawet rynek schodzący, to warto zobaczyć kurs korony czeskiej do złotówki. Popatrzmy sobie na naszych wschodnich, naszych południowych sąsiadów, tak mocna jest korona do złotego.
Także gdzie my jesteśmy w tej chwili? 20 groszy. Jedynie do czego złoty w miarę stabilnie się trzyma, to forint i lira turecka. Turcja, wiadomo, z inflacją 80% i forint, który jest tak samo postrzegany jak nasza waluta. Patrząc na rynek indeksów, ale już zaraz prośba będzie spełniona. W jaki sposób można ustawić na CMC stronę z instrumentami, tak jak ja mam? Bardzo prosto. Indeks dolara amerykańskiego, to jest indeks juana, którego gram na krótko, nie pokazałem. Stop loss jest tutaj, tu jest otwarta pozycja i ona ciągle jeszcze jest w grze. Dolar amerykański, indeks dolara amerykańskiego dzisiaj znowuż 0,42% w górę po korekcie. Jak tutaj 1118 nie powstrzyma, to jest szansa, że zobaczymy nowe 20-letnie maksima. W jaki sposób mam to zrobione? Bardzo prosto. W jaki sposób mam platformę ustawioną? No to zobaczymy jeszcze Niemcy. Jest takie coś jak listę ulubionych i na przykład sobie dodajesz nową listę indeksy. Dodajesz sobie indeksy, wpisujesz je, ile potrzebujesz, jakie cię te indeksy interesują. No to już mam w listę, tą listę sobie zawężam. Tutaj można wziąć i przeciągnąć, dowolnie ją złapać do boku, przeciągać. I już jest inaczej. I żyją z notowaniami. I tutaj jest takie, są kwadraciki. Tu mam zaznaczone na niebiesko. I tutaj muszę też kliknąć na niebiesko. I wtedy, gdy mam ten sam kolor, to dany instrument z indeksów, bo mogę sobie tutaj 8 dowolnych tych ustawić, dany instrument z indeksu, podpisuję to jako indeksy. Wchodzę tutaj, zmień nazwę, mogę sobie albo usunąć, albo cokolwiek zrobić. No i wtedy, jeżeli tu mam ten sam kolor, obojętnie jaki tam lubisz, zielony, to zielony. I wtedy, gdy zmieniasz sobie tutaj, to ci się pojawia. To tyle odnośnie. Kochani, czekamy na dane inflacyjne. Nie wygląda to jak dla ryzykownych aktywów. Nie wygląda to specjalnie dobrze. Jeszcze przed chwileczką niemiecka giełda była na futuresach, była na lekkim plusie. Ten cień znacznie się pogłębia. Też w ciągu naszego webinaru zaczęliśmy o godzinie 18:00, 284, 50 punktów kolejnych na dół. Jesteśmy w tej chwili przy krótkoterminowym, ważnym poziomie, szczyty sprawdzane i to jest krótkoterminowe wsparcie. Czy zobaczymy stąd odbicie, czy z powrotem spadki w stronę 12150 punktów. Kochani, uważamy na inflację, uważamy na wyniki spółek i na generalnie na sentyment, który panuje na rynkach. Nie jest on dobry, to też w tym tygodniu funt plus dolar plus indeksy giełdowe będą, no i złoto, oczywiście złoto, które radzi sobie bardzo słabo z szansą na głębszą przecenę. Każde tutaj podbicie na złocie, już złoto 1,65. I tutaj przy tym wsparciu, jeżeli te poziomy
pęknął stronę 1614. Odbicie strony 1690 będzie fajną trampoliną do tego, żeby znowu grać krótkie pozycje. Także dziękuję Wam za dzisiaj. Trzymajcie się. Dużo pipsiorków Wam życzę. Ja mam nadzieję, że ten tydzień będzie o wiele spokojniejszy dla mnie. I będę miał więcej czasu na handel. Trzymajcie się, pozdrawiam bardzo serdecznie i proszę o łapki i komentarze, jakie instrumenty byście chcieli, żeby popatrzeć na następnym naszym spotkaniu. Trzymajcie się, dzięki dziewczyny i koledzy. Dużo pipsiorków, jak zwykle.